No to cześć. Mamy dzisiejszą aktualizację SS-ową. Zobaczymy, co tym razem. Chociaż jak już jechałam, to zauważyłam to i sobie pomyślałam, dobra, nagram. Ja się przepraszam bardzo, ale dlaczego to zmieniło miejsce, a było to tam, a teraz jest tu? Dobra, ja w ogóle czytałam i ponoć dają teraz. Nie, to jednak chyba tylko na wyspie dają, że dają ci jeszcze PD. Tylko na jakiej to była wyspa? Rumakami na wyspie. To nie jest czasami i tu? Chociaż nie wiem, ja tam nie pojadę, bo ja nie mam Star Leadera, więc nie rozumiem tego, dlaczego to wsadzili tu. Nie wiem, może dlatego, że gracze się faktycznie denerwowali klikając to. Boże, zapomniałam tablicę. Klikali tą tablicę, a klikali tego gościa. Ile ja się musiałam owkurzać na to, że ja go zawsze klikałam, więc no. Druga rzecz, dali tutaj fryzury i to nie wiem, czy to nie czasami o nich chodzi, że oni już są w 100% gotowi i jest okej. Okay. Jakby ten w ogóle. Okej, okay, miałam zapytać, jakby ten koń wyglądał w tej grzywie i wygląda jak sartowiec. Więc w ogóle ja początkową grzywę chyba miałam tą. Tą jednak. Dobrze, że ja sobie zmieniłam, że on ma koreczki, bo on w tych koreczkach naprawdę ładnie wygląda. A tak to nie. Z tego, co też czytam w aktualizacji, jest coś, dodali, że jeżeli podejdziesz do stajni, tutaj mamy właśnie stajnię, i konie przywitają się z tobą rżeniem albo tańcem, chociaż nie za często, ponieważ jest to mało realistyczne. Będziesz rżał? Nazwijmy, że rżysz. Ja potrzebuję dźwięku. Dobra, ty nie. Ty? Nie wiem, czy to te konie, ale. Okej. Okay. Zatańczy mi któryś? Nie? No, nie wiem, czy to chodzi o te konie, bo. No. Piszę tak, jakby to były wszystkie konie, więc nie wiem. A, dobra, czyli wszystkie. Dobra, okej. Okay. Nie, nie, nie. Co wy robicie? Gdzie mój koń w ogóle? Co wy robicie z Morland? Teraz mamy tutaj stylistkę makijażu i fryzjerstwa. Gdzie ona siedzi? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz sobie sprawdzimy. No, nie dość, że mamy tutaj konie, które powinny być dla graczy, którzy sobie już mapę odblokują. To jeszcze mamy miejsce do ogarniania konia, gdzie ty musiałeś jechać dosłownie do farmy Steve'a, a teraz jeszcze mamy tutaj makijażystkę. Tylko gdzie? Chyba tu. O matko! I nie wiem, czy to jest wersja taka, że tylko niektórzy gracze ją dostają, czy wszyscy. Zostawię wam, poczytajcie sobie. Nie no, spoko. Nie no, fajnie, spoko. A jej usunęli w końcu ten? Zostań na noc? Jeszcze nie. Widzisz? Nie usunęli. Co? Jakie mamy makijaże w Morland? Ja sobie dźwięk wyciszę trochę. No dobra, fajnie. Ale po co? Po co to robią w Morland? To jest stajnia początkowa. No fajnie. Tą fryzurę to ty musiałeś jechać do Arden, dobrze mówię? Te miasteczko takie. Tylko nie miasteczko z tej Srebrnej Polany, tylko to drugie. To miasto takie, o. To nie wiem, co to za fryzura. I nie wiem, gdzie ona nawet jest. To też musiałeś iść do sklepu metalowego razem po to, żeby mieć. No, fajnie. To jest w Forcie Pinta. To jest też w tym mieście. Fajnie, fajnie, no. To jest w galerii handlowej. Niektóre fryzury wiem, gdzie są, a no. A ta fryzura, nie wiem, czy nie jest czasami w tym Złotych Liści, w tym mieście. Ja to zawsze mówię po swojemu, ale musicie, chyba wiecie, o czym mówię. A to fryzura,
Wygląda jakby to była nowa, w sensie ta, która była z ujeżdżania. Ej, ładne to. Dami to. No taki niby zwykły kucyk, ale ja pamiętam, pamiętacie ten stary kucyki jeszcze, jak one te włosy tak strasznie stały, one tak były postawione. No teraz to jest okej. Okay. Kiedyś to wyglądało gorzej. O, Elsa! Nie, ta fryzura ładna. Nie wiem, czy ona jest nowością, czy nie, ale ja jej nie widziałam. O, białe są ładne. A to jest w tym. To są moja fryzura i ona jest w Forcie Pinta. No, fajnie, fajnie. No, super. Dajcie mi konia, oddajcie mi go. Idę ze stąd. Więc moim zdaniem trochę głupota. Mamy nowy wyścig w Morland. Jest to tych bobcatów, czy jak to tam nazwać. Skoro tyle ludzi w Morland, to wydaje mi się, że tak. Gdzie to jest? Ty? Nie. Ty? Nie, ty też masz trzy zadania. Gdzie tu dają wyścigi? Może ty? Ty też nie. Ty masz jedno zadanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie to jest, ale nowy wyścig. A nie, sorry, to stajnie Jorvik jest. Tylko wiecie, piszę Bobcat, a Bobcat to są one. Ja myślałam, że to Morland. Jednak nie. Jednak stajnia Jorvik, to nie sprawdzę. No i poza tym, że konie, które wszyscy prawdopodobnie kupili, nie wiem, czy z zawyżką ceny, czy nie, te, które były na święcie jeździeckim, pojawiają się już na stałe i one są chyba w stajni. Stajnia Jorvik są na stałe, więc no. Więc fajnie. I w dworze z Srebrnej Polany, więc to też jest aktualizacja. No i następne to będzie właśnie to, co mówiłam ostatnio i jeszcze tamte filmy nie wbiły, więc sorki, teraz wam spoileruję. Będzie po prostu informacja na ranchu Starshine o tym, że są po prostu... no będą tam też takie jakby zawody jeździeckie. Jezu, co ja mam tak głośno? Bo teraz jak mi tą muzykę wywali, to będzie tak głośno, że masakra. Dobra, wyciszyłam, jest git. Matko Boska, nie to. No a właśnie, myślałam, że to w ogóle bug był, czy coś tego typu. A tu faktycznie usunęli, patrzcie się, to są najtrudniejsze zawody. I je faktycznie usunęli jedną poprzeczkę, bo tu pamiętacie, były dwie poprzeczki jeszcze do góry. Chyba się gracze skarżyli. SSO takie, dobra, damy im tutaj uproszczone, chociaż miał być to najtrudniejszy tor. Więc fajnie, fajnie. No i poza tym aktualizacją to chyba żadnych nowych zmian. Poza tym, że zepsuli Morland, bo Morland to przecież jest no mapa, znaczy mapa. No nazwijmy mapą, podstawowa dla wszystkich graczy, którzy nie mają właśnie star lidera, takich na przykład jak ja, tylko z kodów sobie na przykład grają albo są początkowymi graczami. I ja mam teraz pytanie jedno, zastanawiające takie mnie. Po co odblokować teraz w tym momencie całą dosłownie mapę, skoro ty nakładnie możesz żyć w tym Morland? Zaraz wam powiem dlaczego. Chcecie ubrania, poza tym, że nie macie poziomu i tak dalej. Jezu, nie to. Macie tutaj, tak? Możecie sobie, nie wiem, teraz już nie musicie jeździć po całej dosłownie mapie, żeby coś odblokować, tylko macie, o, wchodzisz, no wiem, że nie na tej rasy, ale wchodzisz i na przykład ubierasz konia, tak, o, tylko że ja nie mogę na tej ubrać, ale o, chcę te siodło i już kupuję, więc nie muszę latać po całej mapie i odblokowywać ją. Tak samo jak wprowadzą, to będzie to jest w wersji testowej, nie wszyscy gracze to mają. Ale co, chcę konia? Nie wiem, ten mi się podoba i sobie go kupię, tak? Chociaż nie mamy star końców. No, bez sensu. Bez sensu jest to wszystko. Tak samo chcę sobie zmienić fryzurę jako ja, nie muszę Forta Pinto odblokować. Bum, mam to w Morland. Co jeszcze jest takiego? Chcę zmienić fryzurę dla konia. Bum, nie muszę jechać do tego,
do farmy Steve'a, żeby odblokować, znaczy odblokować, no odblokowywać mapy, żeby jechać do farmy Steve'a i w tym mieć też Star Leadera i tak dalej. Więc teraz oni sobie zrobili, nie oszukujmy się, Star Stable to jest w ogóle gra, w którą ty musisz wypłacać sobie po prostu pieniądze, musisz wydawać na tą grę, po to, żeby grać, co nie? I teraz sobie zrobili taki, powiedzmy, błąd tego wszystkiego, że gracze dosłownie nie będą już kupować Star Leadera, bo po co, skoro wszystko mamy tutaj? Mamy tutaj, o, sklep globalny z ubraniami, mamy, powiedzmy, sklep globalny z końmi, okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj fajne zawody, bo tu jest najwięcej, mamy tą właśnie z przeszkodami, mamy Loretę, mamy tutaj, mamy tam. Jeszcze Fort Pinta, z kilka zawodów w Forcie Pinta, mamy tutaj, o, stylistkę koni, stylistkę ludzką, cały fajny nawet zestaw tych, nawet całkiem fajny zestaw jakichś tam rzeczy do kupienia. Co mamy jeszcze? Często na przykład, nie wiem, pojawiają się tutaj jakieś eventy też nawet od czasu do czasu, więc moim zdaniem dosłownie kupowanie Star Leadera w tym momencie to kompletnie nie ma sensu. Ja rozumiem te parę lat temu, bo to miało sens. A, jeszcze druga rzecz. Jeszcze jak chcesz sobie poza aplikacją taką jak to, sklep konny, kupować konie, to przecież możesz sobie przyjść tutaj i też masz to samo. I prawdopodobnie z racji, że zawsze pojawiało się w Forcie Pinta pierwszy koń, który powiedzmy jest nowy, to tutaj będzie się on pojawiał, bo na przykład Selle Francis jest zawsze jako pierwszy, jedna maść zawsze pojawiała się w Morland, Boże, w Morland, w Forcie Pinta. Pojawiały się i co? Teraz będzie pojawiać się w Morland, więc czy jest sens? Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy waszym zdaniem jest teraz sens kupowania tych, jak to nazwać, no Star Leadera. Bo ja widzicie, ja nie mam Star Leadera, ja muszę go kupić. Ja sobie żyję z kodów, mi jest bardzo dobrze żyjąc z kodów na 18 poziomie, więc nie narzekam. No, ale moim zdaniem no, nie jest tu warte. No, jedyny minus moim zdaniem, że usunęli beczki. Bardzo je ulubiałam. Boże, jak ja ich uwielbiałam. Niestety to usunęli. Ale może coś tam dadzą. No, no mamy tutaj dosłownie wszystko w Morland, czyli w stajni podstawowej. Bo jakby to ją nazwać inaczej. Jeszcze brakuje tutaj, wiecie co jeszcze tutaj brakuje? Żeby, zaraz nawet im miejsce poszukam, czekajcie. Tutaj najlepiej. O, właśnie. O tu. O, właśnie tutaj. Postawili kawiarnię. O, jeszcze lepiej będzie. Od razu z widokiem na jakie koniki sobie siedzicie. O, powiedzmy, że tutaj jest ławka, siedzicie sobie. I sobie tak myślicie. Konie znikły. Konie znikły. Okej, no to sobie siedzisz, takie myślisz, jaki teraz konik tam się pojawi. Więc no, czemu one znikły? Aha, po prostu się z daleka nie pokazują. Ale nie, no brakuje jeszcze kawiarni tutaj, bo przecież najbliższą kawiarnię, jaką mamy, to dosłownie jest w galerii handlowej, ewentualnie w Forcie Pinta. Albo na plaży w Forcie Pinta. Jeszcze brakuje, żeby tu wsadzili, po kilkanaście najlepiej. Czyli tak jak w Forcie Pinta są dwie kawiarnie i jedna w galerii handlowej, to tutaj brakuje, żeby tam postawili jedną. Drugą postawili tam na drugą stronę. I najlepiej jakby jeszcze dali tutaj na środku. O, tutaj, żeby były krzesełka, żebyśmy sobie mogli, nie wiem, pozjadać. Chociaż nikt już nie używa chyba kawiarni, ale jeżeli oni wstawią kawiarnię, to będzie już całość. Całość, że nie musisz odblokować dosłownie całej mapy. Więc no, super. A mnie zastanawia, czy ktoś odblokował to? Czy to się odblokowuje, czy nie? Bo nie wiem. Ale nie no. Aktualizacja fajna, fajny koń. A to jest ten nowy. Aktualizacja całkiem. Nie wiem, napiszcie co na ten temat myślicie. Dla mnie to jest głupota, jedna z większych głupot ich i wrąbania się w większe bagno z racji na to, że ludzie już przestaną kupować Star Leadera. Bo po co, skoro mamy tutaj wszystko. Więc cóż, życie. No, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie komentarz, co myślicie na temat tego, co tutaj zobaczyliście.
No i co? Widzimy się w następnym filmie.